Na program zaprasza księgarnia internetowa bonito.pl. Radość z czytania. Program zawiera treści nieodpowiednie dla dzieci oraz kontrowersyjne skróty myślowe. Jeśli więc jest to dla Ciebie poważny problem, zrezygnuj z dalszego oglądania. Chociaż pewnie będziesz żałować. Jest takie powiedzenie, że człowiek planuje, a Bóg się śmieje, ale patrząc na historię, można by to spokojnie przeinterpretować. Sąsiad planuje, a Polak się śmieje. Tak jest, bo przez setki lat historii udało się nam pokrzyżować naprawdę ambitne plany naszym sąsiadom, którzy nieraz byli dużo silniejsi, zwłaszcza jak działali razem. Bitwa pod Grunwaldem, pod Wiedniem to tylko te najpopularniejsze przykłady, ale dziś podamy wam jeszcze kilka, które jasno dowodzą, że nie ma bata na Polaka. Potopione nadzieje Szwedów. O potopie szwedzkim każdy chyba słyszał, ale warto podkreślić, że to przy tej okazji spieprzyliśmy jeden z najbardziej ambitnych planów obcego mocarstwa. To było w połowie XVII wieku i Szwedzi mieli wtedy najlepszą armię w Europie, no i wjechali w nas jak w masło. Duża część szlachty, w tym na krótko Jan Sobieski, nawet przeszła na stronę wroga, którym rządził władca Niewki Dmuchał, Karol Gustaw. Śmieszne jest to, że ambitny plan króla Karola, który Polacy popsuli, był podwędzony od nas samych. Władca Szwedów chciał zrobić to samo, co Zygmunt III Waza pół wieku wcześniej, a mianowicie uczynić z Bałtyku wewnętrzne jezioro. Chciał najpierw zaatakować Polskę, a później połączonymi siłami Rosję i w ten sposób stworzyć turbomocarstwo. Polska szlachta, kuszona wizją współrządzenia takim imperium, wsparła króla Szwedów i zdradziła ojczyznę. Przynajmniej do czasu, kiedy zorientowali się, że ta współpraca to w zasadzie okupacja. Sam Karol nie był jakimś masochistą potworem, ale na pewno nie można tego powiedzieć o jego żołnierzach. Nie mieli żadnych zasad. Rabowali, gwałcili, a najbardziej cięci byli na kościół. Byli protestantami, więc wychodzili z założenia, że świątynia powinna być prosta i skromna. No i faktycznie, po przejściu szwedzkich wojsk większość polskich kościołów została skromna, a w zasadzie to nawet spalona. Żadna inna wojna nie spustoszyła wcześniej tak kraju. Dopiero II wojna światowa przebiła to, co zrobili nam chłopaki z północy. Wszystko wskazywało na to, że plan Karola się powiedzie. Trzeba przyznać, że trochę czasu minęło, zanim szlachta, która wzięła stronę Szwecji, zorientowała się, że taka współpraca średnio im się opłaca, ale trzeba przyznać, że kiedy już się zorientowali, o co chodzi, to nie marnowali czasu. Do Polski powrócił król Jan Kazimierz i Polacy wzniecili powstanie. Narodził się taki duch walki, którego nie było chyba jeszcze nigdy wcześniej. W szczytowym momencie powstania mieliśmy pod bronią 75 tysięcy żołnierzy, ale to wcale nie była najgroźniejsza broń, bo wtedy właśnie okazało się, że Polacy są mistrzami świata w wojnie partyzanckiej. Tak jest, to właśnie od tego momentu nasi wrogowie robią pod siebie na samą myśl o wejściu do polskiego lasu w trakcie wojny. Finał imprezy był taki, że wypieprzyliśmy Szwedów bardziej boleśnie niż TVN Durczoka. I cały misterny plan też w pizdu. Nie zadzieraj z górnikami. Wyjątkowo trudno walczyło się o kraj, który zniknął z mapy, ale mimo to wybuchło powstanie listopadowe, później styczniowe. One niestety upadły i pewnie zaborcy już myśleli, że mają spokój z Polakami, a tu nagle przyszedł rok 1918 i ich ulubiony naród znowu miał własne państwo. Jak to się stało? Wszyscy zaborcy przegrali wojnę. Niemcy i Austria jako członkowie państw centralnych, a Rosja sama ze sobą, bo mimo że była po stronie państw zwycięskich, to zżarła ją od środka rewolucja bolszewicka. Zaraz po I wojnie światowej nasi zaborcy liczyli się z tym, że stracą część polskich ziem, ale chyba nikt z nich nie spodziewał się, że aż tyle. O naszym największym udanym powstaniu, wielkopolskim, już wam opowiadaliśmy, ale było też takie, o którym koniecznie trzeba wspomnieć. Mimo że je przegraliśmy, to tak naprawdę wygraliśmy. Brzmi to skomplikowanie, ale już tłumaczę, o co chodziło w III Powstaniu Śląskim. Po wojnie tereny Górnego Śląska miały być przyłączone do Niemiec albo do Polski, w zależności od wyniku głosowania mieszkańców. Przypominało to troszeczkę niedawne referendum na Krymie, bo Niemcy zwieźli 150 tysięcy osób, które mieszkały gdzie indziej, ale urodziły się na Śląsku, więc miały prawo głosu.
Jest jeszcze jedna kwestia, bo właśnie wtedy postanowili zaatakować nas bolszewicy i zwyczajnie bano się. Niestety wiele wskazywało na to, że z nami wygrają i znowu będzie trzeba żyć pod ruskim, tym razem dla odmiany bolszewickim butem, i ludzie na Śląsku wybierali po prostu bezpieczniejszą dla nich opcję przyłączenia do Niemiec. Po ogłoszeniu wyników okazało się, że do Niemca chce iść 60% głosujących. No to się pozostali wściekli. Wybuchło powstanie, które, żeby było jasne, przegraliśmy, ale było na tyle heroiczne i tak dobrze zorganizowane, że wywarło duże wrażenie na Francji, która zdecydowała się nas wesprzeć. Pewnie by tego nie zrobiła, gdyby Niemcy byli dużo silniejsi, ale akurat wtedy szczęście nam sprzyjało. Niby przypadła nam mniejsza część Górnego Śląska, ale to właśnie tam znajdowała się większość obiektów przemysłowych. Na przykład na 82 kopalnie my dostaliśmy 63. Dostaliśmy też Katowice, gdzie swoją drogą 85% mieszkańców chciało iść do Niemca, ale przypadły nam. I dostaliśmy jeszcze jedną fajną rzecz po wojnie. Kawałek dostępu do morza, co prawda bez Gdańska, ale wreszcie mieliśmy znowu okno na świat. I cały misterny plan też w pizdu. 1920. W 1920 roku komuniści stwierdzili, że ich rewolucja jest tak świetna, że się nią podzielą z Zachodem. Bez pytania, czy chce. Ale przecież tam też byli robotnicy, którym należy się socjalizm, prawda? A że akurat droga do Niemiec i później Francji biegła przez nasz kraj, to postanowili go najechać. Bolszewicy doszli pod Warszawę i byliśmy naprawdę blisko utracenia niedawno odzyskanej niepodległości i ponownego trafienia pod skrzydła Rosji, tylko tym razem w jeszcze gorszym wydaniu, bo z Taratem jakoś szło się dogadać, a bolszewicy nawet sami ze sobą nie potrafili się porozumieć. Już wtedy mieli na sumieniu miliony ludzkich istnień, a my za bardzo pokochaliśmy wolność, żeby dać ją sobie tak po prostu wyrwać bez walki. Dobrze wiecie, że Bitwę Warszawską wygraliśmy. Przyczyn było sporo, ale sami bolszewicy też nam pomogli, bo na przykład kompletnie nie szanowali zdrowia swoich żołnierzy i nie wzięli pod uwagę tego, że po przejściu 600 km chłopaki mogą być trochę padnięci. Ale to oczywiście nie wszystko, bo na przykład generał Rozwadowski opracował fantastyczny plan kontrataku, który wcielił w życie Piłsudski. Mało tego, nasi matematycy złamali szyfr Armii Czerwonej i wiedzieliśmy, gdzie wróg stacjonuje i jakie ma rozkazy. W ten sposób nasi dowódcy mogli się zorientować, że generał Budionny i ten burak Stalin, zamiast wykonywać rozkazy i wspierać wojska idące na Warszawę, oblegają Lwów. W ten sposób między dwiema radzieckimi armiami zrobiła się dziura, w którą można było uderzyć, zaskoczyć czerwoną hołotę i wygrać bitwę. Oczywiście mieliśmy mnóstwo szczęścia w tym, że Stalin już wtedy był samolubną świnią, ale gdyby nie świetni wojskowi, a przede wszystkim ogromne umiłowanie dopiero co odzyskanej niepodległości przez Polaków, to losy świata potoczyłyby się zupełnie inaczej. I może dziwi was, że mówię tutaj o całym świecie, ale nie ma tu ani trochę przegięcia. To Polacy zatrzymali pochód komunizmu na Zachód i powiedzmy to sobie jasno, to my przez 123 lata nieobecni, świeżo po odzyskaniu niepodległości, spierniczyliśmy plany kolejnemu mocarstwu. I cały misterny plan też w pizdu. PRL. Z pewnym opóźnieniem, ale jednak komunizm do nas zawitał, a w zasadzie wjechał na gąsienicach i można się zastanawiać, czy to był komunizm, czy socjalizm, ale na pewno najgorszym okresem był stalinizm. Dla wielu osób okres jeszcze gorszy, albo przynajmniej tak samo przerąbany, co hitlerowska okupacja. Mimo wycieńczenia wojną i tego, że w zasadzie zmienił się tylko okupant, nie poddaliśmy się. Żołnierze wyklęci byli zmorą nowej władzy i w zasadzie nie ma się co dziwić, bo jak już wiecie, tradycja naszej partyzantki sięga przecież potopu. Państwo podziemne zawiązane za hitlerowskiej okupacji wcale się nie rozpadło. Konspiracja trwała nadal, chociaż zdania były podzielone. Historia znowu się powtórzyła. Posłuchajcie. Kiedy w latach 80. rozpoczęły się strajki Solidarności, Polacy podzielili się na dwa obozy. Zwolenników Solidarności uważano za nowoczesnych romantyków, myślących sercem, ale byli też ludzie wspierający władzę. Sami siebie nazywali realistami. PRL był więc w tej kwestii bardzo podobny do Królestwa Polskiego w połowie XIX wieku, bo wtedy też przecież byliśmy zależni od Rosji. Życie w kraju wcale nie było takie straszne, dopóki się nie wychylałeś. Część chciała więc powstania, a ci spokojniejsi, bardziej skorzy do ugody, spokojnej współpracy.
Mimo oporów Solidarności udało się zachwiać tym strasznym systemem. Strajki w 1988 roku sprawiły, że władze musiały pójść na ustępstwa, a rok później odbyły się pierwsze wolne wybory w kraju bloku wschodniego. A później komunizm padał w kolejnych państwach, w NRD, w Czechosłowacji, w Bułgarii, na Węgrzech, aż w końcu w samym ZSRR. I tak, my, Polacy, mieliśmy wpływ na te wydarzenia. Tak jest, znowu namieszaliśmy sąsiadom w planach. I cały misterny plan w pizdu! Każdy z tych przykładów to temat na co najmniej jeden odcinek i spokojnie, na bank te kwestie dla was rozwiniemy. Dziś chcieliśmy tylko wam zaznaczyć, że wcale nie tak jest nas leszcze i mimo, że czasami byliśmy dużo słabsi albo wręcz w ogóle nas nie było, to potrafiliśmy skutecznie napsuć w planach naszym sąsiadom, o czym możecie przeczytać w nowej książce Jana Wróbla Polak, Rusek i Niemiec, czyli jak psuliśmy plany naszym sąsiadom. Polecamy serdecznie. Napiszcie nam, co wy o tym sądzicie na naszym profilu facebookowym, gdzie znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek i pamiętajcie, żeby dać nam suba. Wtedy nie ominą was kolejne odcinki historii bez cenzury, a one już niedługo. Chcesz wreszcie coś zapamiętać z historii? Daj nam suba! Wpisz swój adres e-mail. Potwierdź subskrypcję, a my damy ci znać o nowych odcinkach.